Jesteśmy ludźmi, którzy tutaj przyszli wam powiedzieć dobrą nowinę. Dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, którego poznaliśmy osobiście. O Jezusie, który może powrócić lada dzień, który może powrócić na tą ziemię. Kiedy on powróci, zabierze on swój kościół. Ja nazywam się Rafał Grodzki. Ja w 2014 roku prawdziwie spotkałem się z Jezusem Chrystusem. Prawdziwie poznałem Go osobiście, dlatego, że zwróciłem się do Niego. Ja osobiście byłem w swoim życiu w miejscu największego upadku. Wydawałoby się, że upadłem najniżej, jak to możliwe. Jednak zawołałem do Niego i On wyciągnął mnie z całego mojego bagna i uruchomił mnie do dalszego życia. I właśnie dlatego tutaj jestem, aby powiedzieć wam o tym, że Jezus jest żywy i jest odpowiedzią do życia wielu was. Ja w 2014 roku pod celą więzienną w zakładzie karnym, kiedy już nawywijałem wystarczająco dużo w swoim życiu, byłem złodziejem, okradałem ludzi, brałem narkotyki, wyjeżdżałem do krajów trzeciego świata, by kręcić lewe interesy. I w pewnym momencie swojego życia, kiedy już byłem w zakładzie karnym, zacząłem wołać do Boga, ponieważ chciałem Go poznać osobiście. Chciałem poznać tego Boga, ponieważ wiedziałem, że moje życie jest skazane na porażkę bez Niego. Kiedy zawołałem do Jezusa, kiedy przeczytałem słowa prawdy o prawdziwym życiu, wtedy zamieszkał we mnie Duch Święty i narodziłem się na nowo. Jedną z tych rzeczy, która się we mnie automatycznie odmieniła, było to, że znienawidziłem grzech. Pokochałem Jezusa. Dziś jestem człowiekiem, który należy do Niego i który wie, że do Niego należy. Dzisiaj wiem, że idę do nieba, ponieważ pojednałem się z Bogiem. Dzisiaj wiem, że każdy człowiek, który nie spotka się z Jezusem i nie przyjdzie do Niego osobiście, nie odziedziczy królestwa i nie znajdzie się w niebie. Przyjaciele, każdy rodzi się w kraju religijnym. Jest to kraj, w którym od małego człowiek jest skazany na to, aby wierzyć w instytucje. Bo religia to instytucja. To nie wiara w Boga. Zaczyna się, kiedy się rodzisz i kiedy dorastasz. To wiara w instytucje, ponieważ to, co ci jest podane na tacy, cały zestaw obrzędów i rytuałów, cały zestaw formy religijnej, to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Ja się o tym przekonałem, że cały ten system i bałagan religijny jest tylko po to, aby utrzymywać urząd i instytucje. Wiecie, kiedy się o tym przekonałem? Kiedy spotkałem się z Jezusem, ja osobiście. Wtedy poznałem prawdę, bo jest napisane: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Mnie prawda wyswobodziła, dlatego dzisiaj tutaj jestem po to, aby powiedzieć wam, że nie ma zbawienia w religii, nie ma zbawienia w instytucji. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie tylko wtedy, kiedy osobiście do Niego przyjdziesz, tak jak ja przyszedłem. Uwielbiam Jego potężne i wielkie imię. Ja wiem, że to Bóg, który lada dzień może powrócić. On 2000 lat temu poniósł twoją karę i prawdziwie wstał z martwych po to, abyś ty dzisiaj, dzięki temu, że osobiście mu w to uwierzysz i przyjdziesz do Niego, mógł żyć. Nie jestem człowiekiem, który opiera się na teorii. Dla mnie teoria nie ma żadnego znaczenia, kiedy nie ma poparcia w życiu. Ja jestem człowiekiem, który lubi praktykę, lubi widzieć świadectwo. Kiedy widzę świadectwo, wtedy widzę autentyczność. Przyjaciele, jeżeli nie narodzisz się na nowo z Bożego Ducha, jeżeli nie przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela osobiście do swojego życia, nie wejdziesz do nieba. Każdy człowiek powinien narodzić się na nowo. Wiecie, co to znaczy?
Pewien dostojnik religijny przyszedł kiedyś do Jezusa. Nikodem się nazywał. I on się zapytał, co muszę zrobić, aby odziedziczyć niebo, aby pójść do nieba, aby mieć życie wieczne. Jezus mu powiedział, musisz się narodzić na nowo. Ale on do niego mówi tak, ale co to znaczy narodzić się na nowo? To znaczy wejść do swojego łona matki i ponownie się narodzić? Jezus do niego powiedział, jeśli nie narodzisz się z wody i z ducha, nie wejdziesz do nieba. Narodzić się z Ducha Bożego to oznacza stanąć przed Bogiem, stanąć przed Jezusem i powiedzieć tak, Jezusie, przepraszam Cię, że do tej pory żyłem bez Ciebie. Mam świadomość tego, że grzeszyłem, żyjąc bez Ciebie, ale dzisiaj staję przed Tobą i dziękuję Tobie za to, że Ty oddałeś za mnie swoje życie, że Ty umarłeś za mnie, poniosłeś moją winę. Dzisiaj dziękuję Ci za to i przyjmuję to, co dla mnie zrobiłeś. Jestem Ci wdzięczny, że idę do nieba. Kiedy staniesz przed Jezusem i to wyznasz, kiedy osobiście przed Nim stałeś, bo wiem, że jeszcze tego nie zrobiłeś, wtedy staniesz się obywatelem nieba prawdziwie. Wtedy zrozumiesz, że tutaj chodzi o to, aby mieć relację z Jezusem osobistą. Wtedy zrozumiesz, że tutaj chodzi o to, że Jezus jest Twoim osobistym Panem i Zbawicielem. Jestem tutaj dlatego, że jestem wdzięczny za to, co zrobił dla mnie Jezus. Jestem za to prawdziwie wdzięczny i stoję tutaj po to, bo mój Ojciec, który jest w niebie, powiedział tak, idź i głoś. Dlatego jestem tutaj z wdzięczności, bo ja na tej ziemi już nie mam nic do roboty, oprócz tego, aby głosić wam słowo prawdy i aby zaludniać niebo, ponieważ ten świat idzie na zagładę. Ten świat, tym światem rządzi szatan. Ten świat nie poznał Boga, dlatego my tutaj stoimy i głosimy tym, którzy Go jeszcze nie poznali. Pojednajcie się z Jezusem. Stańcie jeszcze dzisiaj przed Nim i zawołajcie do Niego osobiście. A On przyjdzie, ja wam to gwarantuję. Jeśli mnie wyciągnął z największego bagna, to przyjdzie i do Ciebie. Ponieważ Bóg nie ma względu na osobę. Dla Niego to nie ma znaczenia, czy Ty wypełniasz dobre uczynki. Jednak religia mówi Ci, rób dobre uczynki, a może sobie zasłużysz na niebo. I tak się tkwi w kłamstwie. Tak się tkwi w kłamstwie, że można sobie zasłużyć na to, aby być zbawionym. Nie można. Jezus Chrystus zasłużył za Ciebie na to, abyś Ty wszedł do nieba. I to Jego ofiara jest zupełną ofiarą, do której nic nie można dołożyć. Jest dziełem doskonałym, do którego nie można ani szczypty dobrego uczynku dołożyć. Kiedy myślisz, że możesz sobie zasłużyć na niebo, to plujesz na krzyż. Nie można sobie zasłużyć. Można tylko uwierzyć w to, że Jezus to zrobił za Ciebie. On wziął Twój grzech. Kiedy ja przeczytałem, że ja już nic nie muszę robić, że zostałem za darmo zbawiony i wystarczy, że to uwierzę, to stałem się szczęśliwy. Po prostu. Jak dziecko uwierzyłem, wiecie, co jest napisane? Jest napisane, że jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do nieba. Co to znaczy dzieci? Dziecięca wiara. Dziecko ufa w to, co mówią mu rodzice. Ja, jak dziecko, zaufałem w to, co mówi do mnie Jezus. I to, co zrobił dla mnie. Popierdoleniec na ulicy stanął. I zakłóca spokój ludzi. Dawaj, dawaj. Patrzcie, oto idiota, który stąpił. Chuj go wie skąd. Dawaj, może diable. Wyszło to z głupoty, chyba to wyszło. Wypierdoli na ulicy głupoty. Oto popierdoleniec. Pierwszego sądu popierdoleniec. Stoi i pierdoli na ulicy bzdury.
Kto za to przysłał? Chyba chuj za przysłał! To pierdoleńca jednego! Już! No to pierdoleńca! Dawaj, dawaj! No to pierdoleńca! Stoi pierdoleńca! Stoi pierdoleńca! Głupoty pierdolu! Oto jeszcze! Pod Boga się podszywa chuj złamany! Dawaj, patrzcie, dawaj! Patrzcie, jak dawaj, dawaj. Wygląda! No, już? Skończyłeś? No to dobrze! Przyjaciele! Przyjaciele, popatrzcie na idiotę! Patrzcie na idiotę! Bluźni! Widzicie, taki jest diabeł! Ja to idiota przyszedł tej bluźni! Taki jest diabeł! Zakłóca. Szczeka i szczeka i tylko ty tyle może zrobić! Kundlu. Ty kundlu szczekasz! Idź stąd kundlu do budy! Do budy kundlu! Właśnie taki jest diabeł! Właśnie tak! O to kundel, kto wyszedł i szczeka. Na ulicy innym spokoju nie daje. Jeszcze? O to kundel szczeka dalej. Ale to mnie nie interesuje, co ty powiedziałeś. Idź stąd. Będziemy głosić. Ty nic nie będziesz głosić. Aż do skończenia świata. Oto słowa debila, słuchajcie debila, co będzie wam mówił. Naćpało się to i przyszło tu i szczeka. Nie zabiorę, będę głosił. Widzisz? Przeklinam twój głos. Nic nie będziesz głosił. Możesz swoje pedalskie słowa głosić gdzie indziej, tutaj idź stąd. Zatem przyjaciele, prawda tak wygląda, przyjaciele, nie że Słowo Boże oto słowo idioty, jest tak mocne, że dotyka. Ono działa zawsze i zawsze jest skuteczne. Gdybyśmy tutaj, głosili o czymkolwiek innym niż Jezus, nie byłoby problemu. Ale potężny imię Jezus ma tak wielką moc, że diabeł nie może zwyciężyć tego, że się głosi Chrystusa. Niech będzie wywyższony Jezus, wywyższam Twoje potężne imię Jezusie. Dziękuję Ci za to, że Twoje słowo ma taką moc. Twoje słowo, Jezusie, zawsze było i żywe, i skuteczne. Zawsze było żywe. Ono zawsze ma moc. Uwielbiam to. A ten człowiek jest tutaj świadectwem tego, że słowo żywe zawsze działa. Zawsze! Będziemy wracał teraz tutaj kościół i kraj dobry nogami. O to tylko chodzi. Żeby zburzyć panujący porządek.